wierzących. A to na wieczne jest, ale już dłużej i świetnie. W świetle lamp wilujących świat wyglądał inaczej. Twarz żywych, umarłych i śpiących, twarze odwrócone. Młode głowy ku sobie skłonione. W świecie lamp kopcących człowiek był zadomowiony mocniej w radości, głębiej w trosce. Cienie rozchwiane odchodziły, wracały, rosły. Słowa były cieplejsze, nieśmiałe. Dym kołysał się, odpływał strumną i kołyską. W świetle lamp wilujących nieskończoność była skończona. Czas był uchwytny, przestrzeń zamknięta. W czterech ścianach wystarczyło zamknąć oczy, aby znaleźć się w czwartym wymiarze. Wystarczyło otworzyć oczy, żeby znaleźć się w drodze do Emaus. Spotkać Jezusa żywego i z ciała, krwi i kości, który jeszcze nierozpoznany jadł rybę opieczoną, chleb, plaster i jodły. Życie przeżywa się idąc, spotykając. W świetle lamp naftowych, kiedy nakręcono zegary i czas, pojawiły się na ścianie znaki, poezja rysowana Bruna, Mane, Tekel, Fares. O tych lampach prawie wszystko wiedział poeta z Dobroczyna. Prawie, bo wszystkiego nikt nie wie ani o swoich narodzinach, ani o śmierci. Kiedy myślę o nim i jego księdze, widzę go jego okiem w świetle lampy kopcącej z ogromnym cieniem przestrzelonej głowy na ścianie.